Hejka, witajcie w kolejnym odcinku. Ja właśnie jestem już po spotkaniu z koleżanką. Dzisiaj jest sobota. Będę teraz wracać do siebie, do miasta, bo jestem obecnie w Bedford, ale będę wracać właśnie teraz, jadę do Rushden i myślę, ponieważ w tym weekend jestem sama, to znaczy Krzysiek pojechał na weekend na wyjazd motorowy, także wczoraj właśnie byłam sama w domu, montowałam sobie, spotkałam się z mamą. Miałam ogólnie dużo pracy w sumie jeszcze właśnie na komputerze, także wczoraj właśnie skupiłam się na tym i dzisiaj od rana spotkałam się z koleżanką, poszłyśmy sobie na pogaduchy, na taki catch-up, na spacerek w centrum Bedford w parku z kawusią, znaczy ja standardowo chai latte, a teraz jest przed trzecią, więc będę mieć jakieś pół godziny tam do siebie, ale myślę, wziąłam sobie ze sobą torby, bo chciałabym zrobić zakupy. Myślałam, żeby przełożyć to na jutro rano, ale myślę, żeby od jutra rano po prostu zacząć sobie gotować i tyle. A dzisiaj już zmuszę się, pojadę. I tak, tylko zanim pojadę właśnie na zakupy, marzy mi się normalnie I am craving gyros. Normalnie tak krajwuję gyros dzisiaj, że to jest szok. Myślałam, żeby właśnie sobie zjeść tutaj w centrum, jak byłyśmy, ale jakoś tak w sumie wyszło, że w końcu nic nie zjadłyśmy i teraz zamiast pojechać zjeść coś w domu, muszę pojechać. Mamy jedną taką budkę na Rushden Lakes i tam jest właśnie taka grecka budka z greckim jedzeniem i mam ochotę po prostu wziąć sobie gyrosa. Ten, co jedliśmy na Kefalonii, był taki dobry, że po prostu wiemy, że może to nie będzie aż taki sam, że nie będzie dokładnie taki sam, ale może będzie podobnie i przynajmniej zaspokoi moją ochotę na greckie jedzenie dzisiaj. A później pojadę zrobić zakupy. Brat mi polecił taki serial, stary serial, podobno, bo chyba on ma już 8 czy 10 lat. Jest to Dexter. Możecie sobie wyobrazić mnie będącą samą w domu teraz i oglądającą Dextera, dlatego że jeżeli oglądaliście, no to wiecie, że to jest o psychopacie, a dokładnie o serial killer. Ale o co mi chodzi? O to, że byłam tak... O Jezu, tak bardzo spodobał mi się serial You, jeżeli, nie wiem, słyszeliście albo oglądaliście. Jest to coś podobnego, dlatego że to też jest o takim psychopacie / serial killer, ale no jest to troszeczkę, no wiadomo, jest to starszy film, więc to też jest troszeczkę inaczej zrobione, ale tam jest na przykład też więcej humoru niż w You. You był taki bardzo poważny. Albo może nie aż taki poważny, ale poważniejszy niż ten Dexter, a to jest super. Tylko kwestia po prostu tego, że jestem teraz sama w domu. Bycie samemu w domu, a ciekawość, co jest dalej. To jest takie... Dobra, bo zawsze się rozgadałam. Ja tak mogę gadać. Dobrze, że zaczęłam już jeść, bo nie jest jakoś super gorący, jest taki akurat idealny do jedzenia.
Bardzo się cieszę, że udało mi się wszystko załatwić, co chciałam dzisiejszego dnia. Teraz zostało mi tylko rozpakowanie, chciałam powiedzieć prezentów for some reason, rozpakowanie zakupów i myślę, że przebiorę się w coś bardziej luźnego i pójdę po prostu sobie oglądać Dextera i będę odpoczywać resztę tego dzisiejszego dnia. Jestem już po siłowni, powiem Wam, że dzisiejsza klasa była chyba o wiele łatwiejsza. Inny był trener, mimo że sesja tak naprawdę była ta sama, w sensie ten sam rodzaj ćwiczeń, albo po prostu już mi jest łatwiej znieść te ćwiczenia. No nic. Bardzo się cieszę. Na pewno inaczej wyglądają ćwiczenia w tygodniu i na pewno inaczej w weekendy. I jest o wiele więcej ludzi. Ale przyjemnie, bardzo przyjemnie. Poznałam taką fajną dziewczynę, która właśnie chodzi co sobotę. Także looking forward to the next one. A teraz jadę... niepotrzebnie w sumie. Rozpuściłam włosy. jadę teraz zjeść śniadanko, posprzątać domek, bo dzisiaj sobota, a następnie widzę się z koleżanką na kawkę w centrum Rażdyn. Ale tak pada, więc chyba pojadę również samochodem. Dzisiejszy dzień nie jest najpiękniejszy, ale mimo wszystko dalej jest bardzo pozytywny, także jestem naenergetyzowana, zjem, posprzątam, wykąpię się i jadę na kawkę, a później paznokietki. Okej. Dalej, jeszcze jestem troszeczkę chora. Choruję od, już można powiedzieć, że prawie 3 tygodni. Ale z każdym tygodniem jest lepiej. Po prostu czekam, aż gardło w 100% się wyleczy, poprawi. Ale tak jeszcze od czasu do czasu jeszcze kaszle. Ale nie boli, nie wiem. Jest po prostu suche kaszle. Ale to da się wytrzymać. Lecę. A już jestem po spotkaniu z koleżanką. Poszłyśmy sobie do Kosty na nową czekoladę z tym nowym smakiem hazel, maple hazel. Och, było naprawdę dobre, także polecam, jeżeli myślicie, jeżeli u Was też jest ten smaczek, to polecam. No, zrobiło się też ładnie na dworze. Słoneczko zaświeciło, już ma nie padać do końca dnia. Jednak na paznokcie nie pójdę, jestem co prawda umówiona na poniedziałek. Tam gdzie byłam poprzednim razem, po prostu zastanawiałam się po prostu dzisiaj, czy nie zrobić sobie dłuższych, ponieważ no znowu mi się tam kilka połamało, ale chyba mimo wszystko zostanę, poczekam do poniedziałku i pójdę zrobić krótsze sobie, gdzie no nie ma co, no jednak wygodniej jest mi pracować też na komputerze z krótszymi paznokciami, ale jestem, tak mi się podobają przez te Instagramy, ich te Pinterest zdjęcia, takie dłuższe właśnie paznokcie, no są, no nie wiem, jakoś tak bardziej mi się one podobają, ale za każdym razem jak robię sobie te dłuższe akrylowe, bo mówię, moje są za krótkie, próbuję je ostatnio wyhodować.
to po prostu jestem troszeczkę annoyed, bo jestem przyzwyczajona do takich długich i są pewne rzeczy, które po prostu nie jest mi wygodnie robić. Więc w każdym bądź razie idę zrobić standardowe po prostu z żelem na moich paznokciach w poniedziałek, a teraz wracam do domku. Jo! Myślę, czy może nie przejście jeszcze na spacerek, ale jestem po siłowni, posprzątaniu i normalnie nogi mnie tak bolą, że może spacerek zostawię już sobie na jutro. Ale to był bardzo fajny dzień dzisiaj. Pokazuje mi czwartą. 4:44. Bluetooth connection success. Dobrze, włączę sobie muzyczkę i będę ruszać. Dobre!